Siemanko, witam was wszystkich w pierwszym podcaście. Dobrze. Temat sobie wybrałem taki z tego względu, że no cóż, sierpień się kojarzy z czymś złym, przynajmniej w moim mniemaniu, i mówię tutaj o kampanii sierpniowej. I ten oto, powiedzmy, materiał będzie poświęcony tejże szkole. A dokładniej, a przynajmniej w mniemaniu niektórych, być może będzie to narzekaniem na szkołę. Powiem wam szczerze, że do dzisiaj nie mogę pojąć takiego stwierdzenia, jakie usłyszałem w szkole. I to już nie pamiętam, czy to była podstawówka, czy gimnazjum. Chyba gimnazjum. Otóż, no, zresztą pewnie wy też słyszeliście stwierdzenie: będziesz tęsknił za szkołą. Nie wiem, jakim sposobem mam tęsknić za szkołą, jeżeli tak naprawdę załóżmy, że szkoła jest w pewnym sensie pracą. Nie w kontekście takim fizycznym, jak na przykład budowanie czegoś, gotowanie, obieranie, transport czy cokolwiek, co jest kojarzone z pracą fizyczną, no ale też są prace umysłowe, powiedzmy, typu księgowość, zarządzanie, bankowość i tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie w pewnym sensie szkoła powinna być traktowana jako praca, ponieważ my się kształcimy i tak samo kształcąc się, potrzebujemy na przykład kurs na wózek widłowy, na przykład, albo kurs nawet na ochroniarza, który swoją drogą trwa jak najdłużej. I powiem wam szczerze, nawet aż się zdziwiłem, że chyba czterokrotnie więcej czasu trzeba spędzić na kurs ochroniarza niż z grafiki komputerowej. No ale to tak nawiasem mówiąc. I na początek właściwie powiem wam, jak to było u mnie z ocenami, aczkolwiek bo ja to tak będę rozkładał, powiedzmy, na czas. W sensie, że jeżeli mówię o danym przedmiocie, to będę się skupiał tylko na tym przedmiocie, a nie, powiedzmy, na przedmiotach podstawówka, potem przedmiotach gimnazjum i potem przedmiotach szkoła średnia. Tylko całość jako przedmiot, żebym po prostu się nie pogubił. Ja nawet sobie rozpisałem tutaj na notatniku wczoraj, no i stwierdziłem, że dzisiaj już muszę tego podcasta nagrać, mimo że no jest gorąco, w cieniu jest 33 stopnie, nie mówię już jak jest w słońcu. Musiałem uciec aż do pokoju brata, bo on ma lepszą miejscówkę, jest dużo chłodniej niż w moim pokoju, który jest od zachodu. No ale wracając do tematu, szkoła, czemu jej nie lubię? Otóż nie wiąże się to zbytnio z ocenami, przynajmniej na samym początku. Powiem wam szczerze, że ja dobrze się uczyłem i w sumie zawsze traktowano mnie, przynajmniej mnie ludzie tak traktowali, jako osobę no inteligentną. Tylko że tu jest taki też paradoks, że osoba inteligentna, im więcej tej wiedzy posiada, tym bardziej dostrzega, ile tej wiedzy jej jeszcze brakuje. I na przykład jak ja czytam o jakichś różnych zjawiskach w kosmosie albo coś o prehistorii, to coraz bardziej dostrzegam, że tak naprawdę tej wiedzy jeszcze brakuje, żeby w ogóle ją pozyskać. No ale wracając, bo się rozgaduję. Podstawówka, słuchajcie. Podstawówka wyglądała u mnie tak, że do klasy czwartej miałem średnią 5,0. I potem gdzieś, powiedzmy, w piątej klasie już takie, powiedzmy, żeby to nie nazwać, okres buntowniczy, no ale ja z reguły jestem osobą bardzo spokojną. Niemniej człowiek w takim wieku
gdy już jest w piątej klasie, zaczyna myśleć o innych rzeczach. I mówię tutaj o pci przeciwnej, czy tam pci pięknej. To tak specjalnie mówię pci, żebyście się śmiali. No i powiedzmy, że od czwartej klasy miałem 5-0. Potem już niestety było coraz gorzej i ten wykres spadał, powiedzmy, powoli do, powiedzmy, średniej 4,5. Już nie pamiętam, jak tam dokładnie miałem na sprawdzianach, ale mniej więcej to właśnie 4,5 było mniej więcej. No ja się tam mogę mylić, nie wiem, 4,4, 4,3, no ale na pewno ponad 4 było. W gimnazjum od 4,2 do, ja wiem, do 4,0. Pamiętam, że w trzecie gimnazjum była taka sytuacja, że z moim kuzynem tak w sumie poszliśmy sobie przez park, to już jakoś tak koniec szkoły był. I jakoś tak się zgadało właśnie o lekcji chemii, że no chyba jednak będzie ten DOP jako jedyny, czyli dwuja, jako jedyny przedmiot na świadectwie właściwie. No ale się zawziąłem, no i jednak poprawiłem na trójkę, już tam nie pamiętam, co to było, sprawdzian czy coś. No ale w gimnazjum najniższą ocenę, jaką miałem, to była 3. Zawsze dbałem, przynajmniej starałem się, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby był dob. Dob to dla mnie był jak jedynka, no po prostu dla mnie było to coś, no nie do pomyślenia, żeby mieć dwóje, tak? No przynajmniej takie rozumowanie miałem. No i to rozumowanie przekształciło się później, że w technikum, słuchajcie, na koniec klasy średniej, technikum klasa czwarta, moja średnia wynosiła bodajże 2,8. Z 4,0 do 2,8, słuchajcie, tak to się pogorszyło. Po części wynika to z tego, znaczy w ogóle, jakie technikum? Technikum, słuchajcie, budowlane. Ktoś się zastanowi, dlaczego technikum budowlane, skoro ja się interesuję po części komputerami, po części grafiką. W ogóle nikt nie proponował mi, żeby iść do szkoły budowlanej. Na przykład dziadek mi mówił, żeby iść na farmaceutę, bo mówi, no słuchaj, no jak będziesz miał apteki, tam sieć jakąś aptek, słuchaj, stare babcie będą przychodzić. Na to zawsze jest popyt, jak tak jak na chleb, no nie? Tak jak na wszystkie artykuły spożywcze. No, to jest rzecz niezbędna, czyli lekarstwa. No, a lekarstwa, no to nie ukrywajmy, to są takie pierdółki, które są kosztowne. I właśnie taką propozycję mi dziadek powiedział. No, miałem mówić, zaproponował, ale to by było takie maślane. Z kolei babcia, pamiętam, że proponowała mi nawet szkołę plastyczną, ponieważ w dzieciństwie bardzo dużo spędziłem czasu na spędziłem czas na rysowaniu, na głównie plastyce związanej z modeliną. Jeżeli miałbym być szczerym, to zużyłem jakieś 50 co najmniej paczek modeliny. To nie jest wcale przesada, bo ja się zastanawiałem nawet czy więcej, ale 50 to jest takie pewne minimum zużycia tych paczek modeliny, także no bardzo dużo tej modeliny, plasteliny z tych rzeczy w ogóle robiłem. Pamiętam, że nawet chyba w czwartej klasie dostałem albo piątkę, albo szóstkę za to, że z plasteliny zrobiłem twierdzę biskupin. Pamiętam, że właśnie chyba 3 osoby w czwartej klasie zrobiły tę twierdzę biskupin. Ja zrobiłem z modeliny, taki kolega Adam z Wikliny, słuchajcie, zrobił.
Jeszcze był jakiś trzeci, ale już nie pamiętam. Jakiś model. No w każdym razie trzy takie modele były, no i pamiętam, że z tego dostałem dość dobrą ocenę. Czyli z plastyki, słuchajcie. Więc babcia proponowała mi, żeby no do tej szkoły plastycznej iść, tak? Skoro mam taki talent, skoro lubiałem w czymś takim robić, no to czemu nie? No i dlaczego właśnie technikum budowlane, słuchajcie? Na koniec klasy trzeciej gimnazjum moja klasa była bardzo liczna. Zwykle u mnie w szkole, to jest szkoła w Niedźwiedziu, zawsze były dwie klasy, czyli A i B. Ale tak się złożyło, że moja klasa była pierwszą klasą jedyną rocznikowo. I była bardzo liczna, już ile to było osób? No ponad 20, 20 chyba 5-6 w klasie było. No i każdy się, jak to wiadomo, zastanawia na koniec gimnazjum, do jakiej szkoły mógłby iść. No i dowiedziałem się, że większość chłopaków ma zamiar iść na informatykę. I ja sobie z taką myślą wyszedłem, że kurde, przez 10 lat, no bo od zerówki, widzę niektóre, w cudzysłowie, mordy, przez 10 lat je widzę i znowu będę przez kolejne 4 lata je widział. Nie, nie, coś trzeba wymyślić innego, żeby po prostu, powiedzmy, żeby był taki powiew świeżości. I postanowiłem, że pójdę na architekturę. Tylko jaki jest problem z architekturą? Bo nie ma technika architektury, jest tylko technik architektury krajobrazu. I to jest generalnie to coś polega na projektowaniu ogródków, parków, no takich leśniczych spraw, a nie związanych z samym budowaniem garaży, bloków, no wszystkiego, co się kojarzy z architekturą. I to już byłoby dopiero na studiach coś takiego. I żeby to było, to musiałem skończyć, to znaczy musiałbym skończyć technikum budowlane. Więc no cóż, no jak tak trzeba, no to tak wybrałem. Technikum budowlane to miało być takim mostem do właśnie tej architektury. I tak właśnie wybrałem. Tylko że później, wskutek pewnych okoliczności, powiedzmy, że nie miałem już ochoty w ogóle uczyć się dalej w tym technikum budowlanym. To była klasa druga i głównym powodem były właśnie oceny. No ale jakoś tak się zgadało z mamą, że no słuchaj, co prawda ci nie idzie, ale skończ tę klasę, skończ tę szkołę, tę średnią szkołę. Już nawet nie musisz mieć tych wszystkich papierków, po prostu skończ to, żeby po prostu było, że skończyłeś szkołę średnią. A jak skończysz szkołę średnią, porobisz sobie kursy, jakie będziesz chciał. No i będziesz robił, co będziesz chciał. No nie, po prostu chodziło o to, żeby nie było sytuacji, w której idę na przykład składać CV, i co? No jaki papier pokażę? Papier, że ukończyłem gimnazjum? No trochę średnio, a że skończyłem technikum budowlane? Co prawda nigdy nie pytał się mnie o świadectwo, więc to jest w ogóle też dziwne. Tak samo mojego brata, który skończył gastronomię na zawodówce, jakoś nikt go nigdy nie pytał o świadectwo, mimo że pełno roboty jest w Krakowie, w restauracjach i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. I tak. Co mi zbrzydło? Dlaczego zbrzydło mi w ogóle uczenie się w technikum budowlanym? Zbrzydł mi właściwie przedmiot sama architektura, słuchajcie. Ja byłem mniej więcej tak nastawiony, że będzie mi zależało na przedmiotach zawodowych, ale podejście, znaczy głównie architektury i właśnie podejście tego nauczyciela od tej architektury
zdemotywowało mnie do granic możliwości. No nie ukrywam, że to był taki gwóźdź do trumny. Te podejście tego nauczyciela było takim gwoździem do trumny. Dobrze, i czemu w ogóle na przykład nie mam też matury, czemu nie mam egzaminu zawodowego, to się właśnie też pokrywa z tym takim podejściem do nauczycieli. No ale dobrze, tutaj sobie w notatniku tak wypunktowałem mniej więcej co i jak, żeby opowiedzieć o różnych sytuacjach. I tak jak wspomniałem wcześniej, będę przeplatał to między podstawówką, gimnazjum a technikum, nawiązując na przykład do jednej sytuacji, przedmiotu i tak dalej, żeby po prostu mi było łatwiej. I pierwszy punkt to lektury szkolne. Przyznaję się z ręką na sercu, że do tej pory nie przeczytałem żadnej lektury szkolnej. Zaraz ktoś powie, ale jak to? To miałeś 5-0 w czwartej klasie i żadnej lektury szkolnej nie przeczytałeś? No właśnie nie przeczytałem i jak teraz już parę lat temu skończyłem szkołę, to tak się zastanawiam, jak to w ogóle jest możliwe, że ja nie przeczytałem żadnej lektury szkolnej, a mimo to jakoś miałem takie wysokie oceny, no... No ja bym zrozumiał dopa, trójkę, ale nie 5-0 na przykład, czy czwórki. Swoją drogą, jeszcze tak wracając do języka polskiego, zawsze dostawałem szóstki z recytowania wierszy. No ale tak wracając do lektur szkolnych. Kiedy przeczytałem pierwszą książkę, która mnie zainspirowała, zafascynowała w ogóle? Słuchajcie... Wiele czytałem opinii o tej książce, że jest słaba, że no taki średniaczek, no ale wiąże z tą książką, powiedziałbym, wspomnienia, z tego względu, że to właśnie był taki pierwszy zapalnik, który wywołał u mnie chęć czytania w ogóle książek. No bo jaką mamy sytuację z czytania książek? Na przykład najgłupsze pytanie, jakie może zadać nauczyciel, brzmi: co autor miał na myśli? Jak słyszę to pytanie, to aż mnie po prostu trzepie. Trzepie mnie niemiłosiernie, wewnętrznie. Po prostu mnie roznosi, jak słyszę takie idiotyczne, nielogiczne pytanie. No bo patrząc na to logiczne, co autor miał na myśli? Po pierwsze, nie powiedział sam autor, co miał na myśli, pisząc dany fragment. Po drugie, to nie jest nawet jeśli śledząc życiorys bądź, nie wiem, ktoś napisał jakąś notatkę albo jakieś z brudnopisu coś opisane, jakieś zdarzenie czy coś, no jakieś dowody, to zawsze będzie to nie co autor miał na myśli, tylko co nauczyciel od polskiego miał na myśli, czytając tę książkę. I tak naprawdę my przerabiamy te lektury, głowimy się, tymczasem nauczyciel ma od razu wypisany schemat tego wszystkiego i nawet to nie jest logiczne w kontekście tego, co autor miał na myśli. Tutaj kiedyś mi się tak przypomniało, już teraz musiałbym to tak powiedzieć z pamięci, ale co autor miał na myśli, pisząc o błękitno-niebieskich firankach na przykład? No to nauczyciel polskiego będzie pieprzył smuty, że to jest myśl o, dajmy na to, niepodległej Polsce, o niebie boskim, jakichś takich pierdołach, a tak naprawdę to wyjdzie na to, że po prostu miał na myśli o błękitnych firankach i koniec, kropka. Nie było tu żadnych jakichś głębszych refleksji, a nauczyciel właśnie, powiedzmy, o dupie Marynie tak pieprzy, głupoty. I po co to jest? Po co właśnie takie głupie zadawanie pytania? No właśnie po to, żeby zniechęcić do czytania książek. I powiem szczerze, że najbardziej zachęciła mnie ta książka, o której wcześniej wspomniałem, czyli... No właśnie, nie wspomniałem. Wspomniałem, nie wspomniałem.
Herezja Horusa. Jest to książka z uniwersum Warhammer 40 tysięcy. Gry, która... z którą właściwie spędziłem 2 lata w czasie gimnazjum. Słuchajcie, sytuacja z tą książką była mniej więcej taka, że ja ją przeczytałem mając 18 lat dopiero. Czyli słuchajcie, 18 lat dopiero miałem, kiedy przeczytałem pierwszą książkę w całości. Nie tak, że przeczytałem tam jakiś fragment lektury szkolnej i zamykałem książkę, dobra, dziękuję, do widzenia. Tylko od deski do deski przeczytałem książkę, która miała 400 stron. Jak to się w ogóle stało, że sięgnąłem po tę książkę? Przechadzając się któregoś wolnego dnia w Empiku, jakoś tak przez przypadek po prostu musiałem przejść przez dział z książkami. No i tak patrzę, na kładce jakiś taki kosmiczny Marines z Warhammera. I tak patrzę, co to? Warhammer? Tak, zaraz, ale przecież książki to gówno. I słuchajcie, ja do 18 roku życia, ktokolwiek mnie spyta, co sądzę o książkach, to wtedy nawet jakbym teraz przeniósł się jakimś wehikuł czasu i spotkał samego siebie jeszcze niepełnoletniego, to zawsze powiedziałbym, że książki to gówno. I gdyby ta młodsza wersja mnie spotkała, tę, która jest teraz, to nawet by nie uwierzyła, że taką metamorfozę mogę przejść. No i słuchajcie, przeczytałem w Empiku 2-3 strony tej książki, no i tak analizuję. No kurde, no nawet ciekawa, no... I tak się zastanawiałem później przez dobre 2 tygodnie, czy ja w ogóle przeczytam tę książkę, czy to mi się spodoba, a czy będzie fajna. I takie przemyślenia przez te 2 tygodnie mnie nachodziły, czy w ogóle warto jest kupić tę książkę. I słuchajcie, pomyślałem sobie tak, kurczę, jak nie mam skrupułów, żeby wydać 100 zł na grę jakąś komputerową, a żal mi wydać 40 zł na książkę, którą i tak pewnie będę czytał dosyć długo, no to co mi szkodzi? To jest tylko 40 zł, a ile ja wydałem hajsu na gry? To lepiej nie mówić. No ale jednak sięgnąłem po tę książkę, słuchajcie, czytałem przez miesiąc, ale nie uwierzycie, jaki byłem dumny z siebie, że przeczytałem jakąś książkę, która nawet nawiązuje do jednego z moich ulubionych uniwersów. I właśnie tak powinno być zrobione, że książki powinno się czytać z przyjemności, a nie z przymusu. Inna taka jeszcze sytuacja. Na przykład Pana Kleksa przeczytałem zaledwie do połowy. Potem, jak nie pamiętam już, czy to mama mi pokazała, czy wujek, czy znajomy ktoś, że w ogóle są filmy z Pana Kleksa, no to po prostu rzuciłem książkę i wolałem sobie obejrzeć film. Ponieważ lektury szkolne mają to do siebie, że idealnie zniechęcają do czytania książek. Idealnie po prostu. Bo przede wszystkim książki powinny zachęcać do czytania, a w szkole jedyne co to właśnie wywnioskuje sobie dana osoba, że książki to tak naprawdę jest taka tortura umysłowa, która niewiele wnosi, bo nawet jeżeli taki zwykły szaraczek sobie przeanalizuje pewne wydarzenia w danej jakiejś tam książce, to i tak to nie będzie miało sensu przez jakąś skrajnie abstrakcyjną, nie wiem, myśl nauczyciela, tak jak powiedziałem przy tych błękitnych firankach. Tak samo tyczy się sytuacja z krzyżakami. Krzyżaków, słuchajcie, z krzyżakami była taka sytuacja, że nawet w ogóle nie wypożyczyłem tej książki. Pamiętam, że strasznie się wtedy przez te 2 lekcje denerwowałem, jak już zaczęło się omawianie tej lektury, ponieważ ja w ogóle nie przeczytałem tej książki. Oceny, no cóż, 4, 5 miałem, a nie przeczytałem książki, się tak denerwowałem. I zawsze, słuchajcie, jak tylko była praca grupowa, i to jest jedyny plus, jaki
cenię sobie w pracach grupowych, że ja bardzo uważnie słuchałem kolegów i koleżanki, którzy dyskutowali między sobą albo przy tablicy odpowiadali na pytania nauczyciela o danej książce. Ja bardzo jestem dobrym słuchaczem i naprawdę po prostu maksimum skupienia zawsze, że tak powiem, mój celownik był nakierowany na tego kolegę czy koleżankę, która omawiała tą daną lekturę i właśnie tak było z Krzyżakami. Dwie lekcje i słuchajcie, ja mogłem lać wodę po prostu, to co powiedzieli inni, po prostu to pamiętałem. Ja słuchałem z wielką uwagą, jak moi rówieśnicy odpowiadali. I tak samo było z Robinsonem Crusoe, chyba dobrze mówię, bo słuchajcie, ja nawet nie wiem, jakie są lektury szkolne w klasie średniej, ale to już, to jest w ogóle dziwne, że ja nawet żadnej lektury szkolnej nigdy nie wypożyczyłem w klasie średniej, w szkole średniej, ani nawet nie pamiętam nazwy żadnej, znaczy teraz pewnie może jakieś dwie, trzy lektury bym powiedział tak z pamięci, co mi się przypomni. Tylko jedyne co to właśnie z tym Robinsonem, to mi się przypomniało, że kiedyś koleżanka powiedziała, że Robinsona napisał Świniewicz. To tak jak humorzaście powiem, to właśnie pamiętam, że wtedy klasa wybuchła śmiechem. I to słuchajcie, o, właśnie, to chyba ona nawet nie powiedziała, tylko ona napisała w jakiejś pracy na A4, że coś tam o Świniewiczu. Więc to już w ogóle było takie wow, co? Co? Takie wow, nawet nie wiem co powiedzieć. A jeżeli chodzi o lektury szkolne w klasie średniej, cóż. Cóż mogę wam powiedzieć? Po prostu chyba zostawię to bez komentarza, bo jak mogę opisać sytuację, w której lekturę przerabialiśmy w jedną góra dwie lekcje? W miesiąc potrafiliśmy przerobić nawet 3-4 lektury. W miesiąc, słuchajcie, nie wiem jakim cudem, po prostu nikt nie czytał tych książek, tych lektur szkolnych, poza tymi takimi kujonami, no, którym jednak zależało, jednak, żeby mieć tę wysoką ocenę, a nie pozostałej części klasy, która bardziej myślała o tym, jak przejść do następnej klasy, a nie uzyskać wysoką średnią ocen. Także tak wygląda sytuacja mniej więcej z lekturami szkolnymi. I teraz przechodzimy sobie do drugiego podpunktu, który ja nazwałem właściwie Trójkąt Bermudzki i Czarne Dziury. Podpunkt 2. O co generalnie chodzi? Klasa piąta chyba. Klasa piąta podstawówki. Jakaś to była luźna lekcja przyrody. No bo to jest jakoś tak, że właśnie w podstawówce jest przyroda, a przynajmniej była, jak ja chodziłem do szkoły, że była przyroda od czwartej do szóstej, a potem w gimnazjum ta przyroda rozchodziła się jeszcze na chemię i biologię. No ale wracając do tego, o co chodzi z Trójkątem Bermudzkim i Czarną Dziurą. Sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że nauczycielka postanowiła, przynajmniej ja tak to teraz postrzegam, zabłysnąć w klasie niesamowitą wiedzą. Ja z racji tego, że już od najmłodszych lat, słuchajcie, żeby nie skłamać, od 5-6 roku życia interesowałem się dinozaurami, a mniej więcej od 3-4 interesowałem się kosmosem. Czyli najpierw kosmosem, powiedzmy, przez ten rok, 2 lata, potem dinozaury przez rok, 2 lata i potem znowu wróciłem do zainteresowania kosmosem. Mniej więcej to tak wyglądało. No ale pomińmy na razie kwestię mojej osoby, bo tematem jest szkoła, żeby się nie rozgadać, bo właśnie widzę, że jest już dość długi materiał, ale mam nadzieję, że nie przynudzam. Nauczycielka zapytała klasę, czy znamy jakieś tajemnicze zjawiska?
Tajemnicze zjawiska. No, to ja już słucham. Co też no, ta nauczycielka chce powiedzieć? No i tam niektórzy chyba coś próbowali powiedzieć, ale nie przypominam sobie, przynajmniej ja tak pamiętam, że wtedy to klasa w ogóle cała milczała, czekała, aż coś nauczycielka powie. A ja od razu zapytałem, trójkąt bermudzki? A no tak, tak, tak. No, no i tam zaczęła opowiadać jakieś te zjawiska, że dlaczego jest trójkątem bermudzkim, co tam się działo i tak dalej, i tak dalej. I jak już zakończyła opowiadać, to powiedziała to słowami, ale jest jeszcze jedno takie zjawisko, bardzo tajemnicze. I ja tak się znów zastanawiam, jądro Ziemi? No nie, nie, nie jądro Ziemi, tak powiedziała nauczycielka od przyrody. To ja się dalej zastanawiam, czarne dziury? A nie, nie czarne dziury, czarna dziura. I pamiętam w tym momencie, że nie mogłem pojąć, jak nauczycielka nie może zaakceptować sytuacji, w której czarne dziury istnieją. Chodzi mi tutaj o to, że ona to postrzegała, to ciało niebieskie, jako jeden, jedyny byt, tak jakby tak byśmy powiedzieli, że są księżyce. To jest błąd logiczny, bo księżyc jest nazwą naturalnego satelity. To jakoś mogła baba przetrawić, przepraszam, że tak mówię, baba, ale to jakoś mi się utrwaliło w szkole średniej, bo tak na nauczycielów mówiliśmy baba i chłop od czegoś tam. Nie mogła nauczycielka od przyrody przyjąć do wiadomości, że czarne dziury tak naprawdę są wymarłymi gwiazdami, tylko i pamiętam, że kłóciłem się przez chwilę z tą nauczycielką, ale koniec końców postanowiłem jako nieśmiała osoba wtedy jeszcze po prostu zamilknąć na wszelki wypadek, żeby nie nagrabić sobie przypadkiem, żeby z jednej strony nie wyjść w klasie na jakiegoś takiego mądralińskiego, a z drugiej strony, co z tego, że jeżeli okaże się, że w tym momencie to ja miałem rację, a nie nauczycielka, skoro na przykład potem może mnie zapytać, nie wiem, o ruchy płyt tektonicznych albo jakieś inne rzeczy w przyrodzie, o których ja nie mam pojęcia na przykład i wyjść w tym momencie na jakiegoś troglodytę na przykład. Więc nie spodobało mi się to bardzo, że w ogóle nawet nauczycielka nie potrafiła mi przyjąć racji, no bo zdarzały się czasami momenty, że na przykład coś nauczyciel tłumaczy i za chwilę ktoś poprawi i wtedy, a tak, przepraszam, przepraszam, przejęzyczyłem się, czy coś tam, pomyliłem się, zagapiłem się, wiadomo, każdy jest człowiekiem, no ale bardzo mi się to nie spodobało. Inna taka sytuacja, podpunkt 3. Nie płacę podatków, nie mam nic do gadania. Tak brzmi. To już jest nawiązanie do szkoły średniej, technikum budowlane. Klasa czwarta. Tutaj była sytuacja z panią od historii, która właściwie uczyła nas tylko przez jeden rok, bo wcześniej nas gość uczył od historii swoją drogą. Najlepszy chyba nauczyciel, jakiego miałem w ogóle przez całe życie w różnych tych szkołach. Właśnie najlepszym nauczycielem był ten od historii od pierwszej do trzeciej technikum. No ale babeczka, którą miałem w czwartej klasie technikum od historii, już nie pamiętam, do czego to było nawiązanie. Ja to chyba z żartów powiedziałem, że no politycy takie głupie jaja robią za nasze pieniądze. I wtedy jakoś babeczka, nauczycielka od historii, strasznie się oburzyła. Jak to ja mogę tak powiedzieć? Jak mogę powiedzieć, że za nasze pieniądze? Przecież ja jeszcze nie płacę podatków. Przypomniałem sobie sytuację tą poprzednią, czyli z tymi czarną dziurą, czarnymi dziurami. Stwierdziłem, że po prostu nie będę dyskutował, bo ja wiem ze słuchania tej nauczycielki, że ona ma ogromną wiedzę na inne tematy i po prostu wyjdę znowu na idiotę, mimo że w tym momencie ja miałem rację na przykład z tymi podatkami, bo tak naprawdę
Każdy z nas płaci podatki. Każdy. Nawet żul osiedlowy, z którego się śmiejecie, że on chleje amarenę czy leśnego dzbana. On też płaci podatek. Bo płaci jakiś tam, nie wiem ile jest procent za towar, no ale jest też akcyza, tak, czyli te dwa podatki. W ogóle to tam pierdyliard jest tych wszystkich podatków, czyli nawet korzystając z busa, płacąc ten bilet, też płacicie podatek. Za cokolwiek, za hamburgera w McDonaldzie, za jakieś mięcho w KFC, za cokolwiek, co kupujecie, to wszystko zawiera podatek. Także no, to powiedziała osoba, która ma tytuł profesorski. Także no, pozostawiam komentarz w waszej opinii. I tutaj przechodzimy do czwartego punktu, który ja nazwałem nie lubię lekcji religii poza tą, którą miałem w gimnazjum. O co chodziło z lekcjami religii? Ogólnie rzecz biorąc, ja nie uważam się za osobę, powiedzmy, wierzącą. Nie wierzę w te wszystkie... No nie będę mówił co, żeby po prostu osoba wierząca słuchająca to za bardzo się nie wściekła. Ale za to bardzo ceniłem sobie lekcje religii w gimnazjum. I teraz o co chodzi generalnie? Ja nie mam problemu słuchania osób, które mają sprzeczne, żeby nie powiedzieć ideologie, sprzeczne postrzeganie rzeczywistości względem mojego, o ile ta osoba potrafi to inteligentnie uargumentować. I na przykład z katechetą od gościem od religii w gimnazjum na przykład dowiedziałem się, co to w ogóle jest, czym w ogóle są te mass media, ale w ogóle jak na przykład te media potrafią wpływać na człowieka. I on na przykład nie mówił jakichś głupot typu tylko oglądać telewizję Trwam i Radio Maryja słuchać, tylko on po prostu powiedział, że trzeba do wszystkiego podchodzić z dystansem i nie wierzyć we wszystko, co mówią na przykład w telewizji. Po prostu, żeby wysłuchać te wszystkie rzeczy w tych mass mediach, ale generalnie przefiltrować to przez swój własny umysł. I takie właśnie tego typu lekcje bardzo u tego katechety ceniłem. Natomiast lekcja u katechety w szkole średniej, czyli technikum budowlanym, o Jezus, musiałem się wypisać z tych lekcji religii. Dlaczego? Otóż w pierwszej klasie jeszcze byłem technikum, ale strasznie mi się te lekcje nie spodobały z tego względu, że głównie 50% lekcji to tematem była piłka nożna. Poważnie mówię. To dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Znaczy ja nie mam nic, żeby tutaj nie było, że ja nie mam nic przeciwko piłce nożnej, tylko że co to ma wspólnego do religii, tak? Nie wiem. Naprawdę do tej pory nie mogę pojąć, jaki jest sens tego. I stwierdziłem, że po prostu będę się wypisywał z tych lekcji religii, bo jazda do Krakowa w jedną stronę i z powrotem zajmowało mniej więcej 3 godziny. Lekcje religii zawsze były dwie, czyli ja już oszczędzałem sobie jakiś tam czas. Wiadomo, że jeżeli wcześniej wyjeżdżacie z dużego miasta, to mniejsze korki są niż te godziny szczytu, także tam proporcjonalnie to pewnie by się jeszcze jedna godzina może zmieściła. I dlatego na przykład takie sytuacje mi się nie podobają. No, nie rozumiem tego. Znaczy, żeby tutaj nie było, że jestem jakiś antykościelny czy coś, bo na przykład była taka sytuacja, że teraz, żeby nie skłamać, to chyba była trzecia technikum.
Była jakaś wycieczka. Nie pamiętam, czy do kina, czy do jakiegoś miejsca po prostu. A potem była jeszcze jakaś wycieczka inna i właśnie była, słuchajcie, do klasztoru. I ja już nie pamiętam, dlaczego wybrałem tą wycieczkę, a nie gdzieś tam do kina. Nie wiem, po prostu stwierdziłem, że przyniesie mi to jakąś wyższą wartość, coś wywnioskuję z tego więcej. Już nie pamiętam, co to było dokładnie, ale pamiętam, że była jakaś taka jedna wycieczka i była jeszcze taka druga wycieczka, powiedzmy 2 tygodnie później. I na przykład ktoś się mnie tam czepiał, że czemu nie przyszedłeś z nami na tę wycieczkę? No ale ja przecież byłem na tej wycieczce, no to co się sracie? Także, żeby tutaj nie było, że jestem jakiś tutaj niewierzący i antykościelny, jakiś taki wróg, który chce dokonać anihilacji. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja z lekcją religii, dlaczego uważam, że w gimnazjum była religia lepsza niż w szkole średniej. Przechodzimy do tematu numer 5. Matematyka i historia, odwrotność względem gimnazjum i szkoły średniej. I tutaj jeszcze oznaczyłem Matemax. O co chodzi generalnie z matematyką i historią? Sytuacja mniej więcej wygląda tak, że przedmiot, niezależnie jaki jest i to, jak go lubicie bądź nienawidzicie, nie zależy od samego tego przedmiotu, czyli tego, ja bym powiedział, rdzenia, po prostu przedmiotu samu w sobie, że go nienawidzicie, tylko podejście do tego przedmiotu wynika z tego, jak nauczyciel go prowadzi. Otóż w gimnazjum i w podstawówce gimnazjum bardzo lubiałem lekcje matematyki, a bardzo nie lubiałem lekcji historii. Chociaż z matematyką to też tak. Tutaj jeszcze później wrócę z matematyką odnośnie podstawówki, ale bardziej bym się skupił tutaj na gimnazjum, które miałem z panią Franią, bardzo oryginalne nazwisko, która, powiem wam szczerze, był taki moment, że chyba w drugie gimnazjum tępiła mnie po prostu z matematyki, ale to tępienie jest takim cudzysłowiem, ponieważ to było takie dobre tępienie. O co generalnie chodzi z dobrym tępieniem? Jeżeli ktoś w klasie nie radził sobie z matematyką, ta babeczka po prostu cały czas tą osobę brała do tablicy. Ale to nie było na zasadzie jak na przykład w szkole mojego brata, że baba się po prostu śmiała, że dany uczeń jest idiotą po prostu. Tylko ta babeczka w gimnazjum po prostu tłumaczyła, wolała nawet, żebyśmy byli do tyłu z tematem, ale żeby ta dana osoba zrozumiała, o co chodzi. I nawet jeżeli ta osoba miała problemy dalej ze zrozumieniem, to ona powiedziała: no ale rozwiąż to tak jak na chłopski rozum, tak jak ty to rozumiesz. Nie musisz z książki tymi zdaniami, po prostu zrób to tak, żebyś to rozumiał, tak na chłopski rozum. I to mi się strasznie podobało. Do tej pory bardzo cenię sobie właśnie te lekcje z matematyki z panią Franią. Natomiast z historii nie cenię sobie gimnazjum z tego względu, że miałem taką babeczkę dosyć. No, babeczkę znowu, wkradło mi się to słowo strasznie przez szkołę średnią. Nauczycielka od historii z jednej strony była córką dyrektorki, to raz. Po drugie, była bardzo cięta, to dwa. I powiem wam szczerze, że klasa bardzo się tej nauczycielki bała. Ta nauczycielka potrafiła hurtowo strzelać po prostu jedynkami. Pamiętam taką sytuację, że w gimnazjum, już teraz nie pamiętam, może druga, może trzecia klasa, była taka sytuacja, że byliśmy strasznie głośno.
Babeczka się wkurzyła i stwierdziła po prostu, że będzie wszystkich pytać. Od początku do końca. I pamiętam, że jakoś to tak sprytnie, taktycznie wykorzystałem, mimo że nic prawie nie umiałem. Mniej więcej słuchałem to, co pyta danego ucznia pod tablicą. I mniej więcej sobie to tak popatrzyłem na takie podsumowanie danego tematu, bo w książkach od historii zawsze mamy jakiś tam temat, no i na końcu jest takie podsumowanie danego rozdziału. No i właśnie tak zacząłem czytać w trakcie tego wypytywania, jak ja siedziałem w ławce. Znaczy, tę osobę tam daną pytała, a ja w międzyczasie słuchałem i jednocześnie analizowałem to podsumowanie rozdziału. I właśnie jakoś tak siadło super, że ja wyczułem, gdzie mniej więcej ta babeczka mnie spyta. I słuchajcie, dwa pytania mi zadała, jak już nadeszła moja kolej, piątka siada. I ja po prostu tak w szoku, że zadała mi tylko dwa pytania, bo ona zwykle zadawała jedno pytanie, nie umiesz, drugie, nie umiesz, jedynka. Jak w 1 z 10. Nie odpowiedziałeś na pierwsze dwa pytania, siadasz jedynka. I tak samo ja odpowiedziałem właśnie na dwa pytania, bo jakoś to tak wyczułem mniej więcej, o który fragment mnie zapyta i po prostu zapamiętałem ten fragment. I bardzo to wspominam, że właśnie siadł mi właśnie ten taki moment. I o co chodzi z odwrotnością względem matematyki i historii? O ile matematykę uwielbiałem w gimnazjum, nienawidziłem matematyki w szkole średniej. Pani, która mnie uczyła matematyki, jej lekcje wyglądały mniej więcej tak, że najpierw tłumaczyła jakiś tam temat na tablicy, rozpisywała wszystko. My za bardzo, klasa, nie rozumieliśmy, poza nielicznymi przypadkami, co zresztą sama już ta nauczycielka wiedziała przecież, bo to nie było tak, że to była pierwsza klasa, tylko ona od pierwszej klasy do czwartej klasy technikum takie samo podejście. O co chodzi? Mimo że byliśmy najsłabszą klasą, ona robiła coś takiego, że tłumaczy temat, a potem zmazuje go i zaczyna tekstem. Ale dobry uczeń zrobiłby. I zaczyna rozpisywanie jakiegoś kosmicznie niezrozumiałego wzoru, który pojmuje tylko 5% klasy, a każdy inny jest po prostu zielony, nie może tego pojąć. I powiem wam szczerze, że ja więcej nauczyłem się, czytając książki od matematyki, słuchając Matemaksa, niż z tego, co tłumaczyła ta kobieta. Naprawdę z ręką na sercu więcej nauczyłem się nie od niej po prostu. No. Żeby tutaj była jasność, kobieta ma naprawdę wielką wiedzę, jeżeli chodzi o matematykę, widać to, ale nie potrafi jej po prostu przekazać. Nie potrafi przekazać w taki sposób, jak na przykład ta pani Frania, którą bardzo ciepło wspominam w gimnazjum, że po prostu ona wie, że jesteś słaby i powie ci tak, zrób to na chłopski rozum tak, żebyś to zrozumiał. Nieważne, żebyś jakimiś tam wzory pamiętał, po prostu żebyś to rozumiał. O to generalnie chodziło. I słuchajcie, jeszcze tak wracając do pani Frani z gimnazjum. Słuchajcie, mimo że częściowo byliśmy do tyłu z tematem, pamiętam, że w trzeciej gimnazjum już na sam koniec roku, słuchajcie, jeszcze przerabialiśmy jakieś tematy, które normalnie powinny być w technikum, czyli logarytmy, ciągi i tak dalej. To już przerabialiśmy w gimnazjum i słuchajcie, ta pani Frania nawet nam dawała piątki tym osobom, które były chętne, po prostu, żeby to tak nie powiedzieć jakoś dziwnie, po prostu sprostać temu wyzwaniu, czyli tych zadań, które nie są programowo przeznaczone dla nas. Także mimo, że teoretycznie kobieta powinna być do tyłu z tematem, no bo trzyma tych
słabszych uczniów przy tablicy, żeby oni w końcu to zrozumieli, to jednak koniec końców okazało się, że efektywność później wzrosła jakimś cudem, bo nagle wszyscy rozumieją jakimś dziwnym sposobem i nawet później jakoś to tak szybciej lekcje te mijały, no bo jakimś cudem wszyscy rozumieli. No, nagle pojawili się dobrzy uczniowie. Natomiast co do historii, której nie lubiłem w gimnazjum, a polubiłem w szkole średniej, wynika właśnie z tego nauczyciela, z którym miałem lekcje w klasach od 1 do 3. Pan Tadeusz. Słuchajcie, chłop... Ja bardzo miło wspominam jego lekcje. Strasznie oryginalna postać, słuchajcie, takie teksty gość walił. Aż teraz żałuję, że mi się telefon ten jeden taki popsuł, bo właśnie tam wszystkie cytaty miałem rozpisane w notatniku. To, co on mówił, słuchajcie, no na przykład... Mieliśmy coś takiego, że w pierwszej klasie przez pierwszy miesiąc był taki okres ochronny. Polegało to między innymi na zasadzie, że nie otrzymywaliśmy, nie pamiętam, czy w ogóle ocen, czy po prostu jedynek przez pierwszy miesiąc. No i jak się to skończyło, no to on powiedział coś w stylu, no panowie, był czas siewów, a teraz będzie czas zbiorów. Albo na przykład wchodzimy do klasy i ten pan Tadeusz zamyka wszystkie okna i mówi, no trzeba zamknąć okna, bo orły wylecą. Albo do mojego kolegi z ławki powiedział kiedyś taki tekst, bo on akurat jadł kanapkę, słuchajcie, i on powiedział, co ty tak tam tasiemca karmisz? A my tak rozkminiamy, o co chodzi znowu, o co chodzi? I on tak, żeś jest długi jak miesiąc, a cienki jak wypłata. Bo ten kolega właśnie cały czas tak wcinał coś, a zawsze był taki, on był w ogóle wyższy ode mnie i jeszcze tak szczuplejszy. Więc no, to tak fajnie siadło w sumie. No ale musiałbym teraz tak w sumie siąść i wygrzebać z tego telefonu, bo naprawdę cytatów jest masa od tego nauczyciela i kiedyś nawet zastanawiałem się, czy nie zapisać po prostu tych wszystkich cytatów na wiki cytaty, nie wiem, budowlanka czy coś tam, bo miałem w sumie chyba od 5 czy 6 nauczycieli różne cytaty, ale właśnie najwięcej miałem od tego pana Tadeusza z historii. I dlaczego wspominam też te lekcje z nim? Nie tylko z tego względu, że miał takie teksty. Słuchajcie, on miał takie samo podejście do nauczania jak pani Frania z gimnazjum. Mniej więcej on tłumaczył tak. To ja tutaj powiem tak prosto, mniej więcej, żebyście skojarzyli, jak to może być mniej więcej opowiedziane. No, on na przykład mówi, że no tu był taki król Augustus, czy jakiś tam, znaczy nie mówił jakiś tam, ale wiecie, o co mi chodzi. Król Augustus, tu się temu jakiemuś Leszkowi nie spodobało, tutaj ciach, chłopa nie ma i siadł sobie na tron. No i on mniej więcej w taki prosty sposób mówił, klasa się śmieje i słuchajcie, w jakiś sposób ja przez te 3 lata praktycznie nic nie zapisywałem w zeszycie. Przez te 3 lata nic prawie nie zapisywałem. Jedyne, co zapisywałem, to daty i jakąś krótką notatkę, do czego się to tyczy, ponieważ ten nauczyciel tak potrafił z taką pasją opowiadać te różne wydarzenia historyczne, że człowiek tak naprawdę no, wystarczyło, że słucha, tak? Ale aczkolwiek była jeszcze tam taka później sytuacja, chyba to było w trzeciej technikum, że później to już wszyscy gotowce robili. Wyglądało to mniej więcej tak, że chłopakom z pierwszej ławki, która jest przylegająca do biurka nauczyciela, dawało się gotowca, no i ta osoba czytała z kartki. No i właśnie w tej trzeciej klasie mieliśmy takiego świeżego.
W ogóle to... Ja wiem, jak ja sobie to przypomnę. Słuchajcie, świeży, kto to jest? No to taki koleś, który przyszedł do nas, dołączył się do nas w trzeciej klasie, no i też w trzeciej w sumie odpadł. Jak wygląda sytuacja z gotowcem i świeżym? On po prostu podszedł do tablicy, bo został wywołany. I coś tam smęcił, coś tam próbował wydukać. My już widzimy, że kolega nie bardzo może odpowiedzieć. No to ktoś mu tam dał gotowca, no nie? Ktoś własnego po prostu ofiarował gotowca, żeby na chwilę chociaż przeczytał coś tam i po prostu na tego dopa po prostu odpowiedział. No i słuchajcie, nie uwierzycie, co zrobił świeży. Świeży po prostu się schylił i patrzy na tę kartkę, jak po prostu my wszyscy wybuchliśmy, a nauczyciel ten Tadeusz po prostu: co ty mi tu, chciałeś mnie oszukać? Co to za zuchwalstwo? I takie teksty po prostu później przez niego, przez jakiś moment nikt nie mógł korzystać z gotowca, bo od razu cały czas pan Tadeusz był podejrzliwy względem nas, no bo już świeży spierniczył, to się chyba nazywało sposób na Alcybiadesa, to właśnie to nasz taki sposób był właśnie, żeby tego gotowca po prostu przed biurko położyć, no i pan Tadeusz po prostu słuchał sobie. No i jeszcze jedna jest taka sytuacja, którą bardzo miło wspominam z tym nauczycielem. Jest coś takiego, że on zawsze mówił, ja to powiem tak w cudzysłowie, system nam się zawiesił. O co generalnie chodzi? Pan Tadeusz zawsze przychodził z taką torbą, no nie torba, to była taka teczka skórzana na zatrzaski, tak jak czasami w filmach oglądacie tam na zatrzaskach, jakieś tam cyferki są, on to otwiera, no i zawsze tam jakaś kasa jest, no nie? To tak właśnie w filmach jest, no i ten pan Tadeusz zawsze mówił, że no to rozpoczynamy loterię i zawsze było coś takiego, że na przykład załóżmy jest dzień 18 miesiąca i wszyscy, którzy mają numer 8, czyli 8, 18, 28, no akurat to tylko przed przesianiem było nas chyba 32 bodajże, no ale załóżmy tam numer, nie wiem, 2, 12 i 22, no nie? To było mniej więcej tak i taki system był mniej więcej i dzięki takiemu podejściu każdy wiedział mniej więcej, kiedy się nauczyć, aczkolwiek jeżeli ktoś się nie pojawił w tym dniu i wiedział, że będzie pytany, no to po prostu zaznaczana była kropeczka, no i trzeba było takiego delikwenta przepytać, kiedy się pojawi na następnej lekcji, nie wiem, tam za tydzień czy za ileś tam. I tak mniej więcej wyglądało to wypytywanie. Ja osobiście bardzo miło wspominam historię z panem Tadeuszem. Oczywiście więcej było tych sytuacji, no ale materiał po prostu będzie zbyt długi. Już obawiam się, że będzie zbyt długi. A opowiedzenie, co się działo na historii, to co najmniej pół godziny by zajęło. I teraz temat 6. Chamskie zachowanie względem nauczyciela od matematyki w klasie podstawowej. Czyli to, co wspominałem wcześniej. O co generalnie chodzi? Słuchajcie, pan Robert, nauczyciel od matematyki w klasie podstawowej, od czwartej do szóstej i na zakończenie szóstej klasy zawsze się dobrze uczyłem i on właśnie w szóstej klasie powiedział coś takiego: Adrian, masz na 100% piątkę. No to jak ja to słyszę, Adrian, masz na 100% piątkę, no to co? No to no można powiedzieć, że mam po prostu wyjebane, tak? No mam piątkę, no to mogę zająć się innymi przedmiotami, żeby jakoś je podciągnąć na wyższą ocenę, tak? Swoją drogą zawsze zależało mi na tym, że jeżeli mam, powiedzmy, ocenę łamaną, żeby mieć wyższą, powiedzmy, zawsze mniej więcej mi tak zależało, ale to tak nawiasem mówiąc.
Niestety, jak się później okazało, biorę świadectwo, patrzę na zakończenie szóstej klasy, mam czwórkę z podstawu, no, czwórkę z matematyki w szóstej klasie podstawowej. Słuchajcie, nie chcę skłamać, ale prawdopodobnie z tego, co pamiętam, kilka osób po prostu tak zostało oszukanych. No bo nie ukrywajmy, że po prostu ja zostałem oszukany. Jeżeli nauczyciel mi przy wystawianiu ocen mówi, że masz na 100% piątkę, no to jeżeli masz na 100% piątkę, tym bardziej, że to jest nauczyciel od matematyki, to jeżeli prawdopodobieństwo jest, że masz na 100% piątkę, to ta piątka powinna być. I to mówi nauczyciel od matematyki. No po prostu znienawidziłem po prostu szkołę przez takie coś. No takie sytuacje naprawdę wymagają potępienia. No ale ja tutaj specjalnie mówię nauczycieli tylko z imion, żeby po prostu no nie robić problemów, tak, żeby się nie okazało. Chociaż ja tak nie jestem jakoś specjalnie popularny, no ale na wszelki wypadek, powiedzmy. Siódmy podpunkt. Jak wyglądała sytuacja mojej matury i egzaminu zawodowego? Tutaj mam kosztorysy i architektura. Właśnie, jak wyglądała sytuacja z egzaminu, może najpierw egzamin zawodowy. Słuchajcie, zależało mi głównie na przedmiotach zawodowych i w szczególności na architekturze. Słuchajcie, jakie podejście miała nauczycielka od architektury? Już wam mówię. Nieważne, jak będziecie się starać, nieważne, co będziecie robić, najważniejsza jest pierwsza ocena, jaką dostaniecie w dzienniku. Nie owijam w bawełnę, to jest całkowita prawda. Słuchajcie, jeżeli na przykład dostaniecie czwórkę jako pierwszą ocenę, no i potem wiadomo, tam czas mija, nie wiem, kartkówka, sprawdzian, czy po prostu podejść do tablicy, bo macie być przepytani, no to cały ten zabieg zostaje przeprowadzony. I na koniec babeczka patrzy w dzienniku, no jest tutaj, potem patrzy na tego, powiedzmy, delikwenta i co? No i patrzy, na przykład macie czwóreczkę, no to czwórkę dostajecie. Jestem w 100% serio. Pamiętam taką sytuację, że miałem, żeby nie skłamać, chyba piątkę jako pierwszą ocenę w pierwszej klasie, bo pamiętam, że strasznie mi zależało właśnie na tej architekturze, no bo to był właśnie powód, dlaczego jestem w technikum budowlanym. No i dlatego właśnie miałem pierwszą ocenę piątkę. I potem było coś do rozrysowania, jakieś tam zadanie, praca, powiedzmy, żeby oddać za 2 tygodnie. Była taka sytuacja, że no ja nie potrafiłem sobie po prostu z tym poradzić. I do takiego kolegi Marcina po prostu podbiłem, no bo widzę, że on fajnie rysuje, no nie? No to słuchaj, Marcin, narysowałbyś mi tu, a ja nie wiem, tam później bym ci jakieś piwko dał czy coś w ramach podziękowania. No dobra, no taki układ, no nie? Ja już tam nie pamiętam, czy za piwko, czy przysługa za przysługę, no nieważne, no. No ale jednak zgodził się rozrysować dla mnie jakoś tam rysunek po prostu. No, no i oczywista oczywistość. Wiadomo, że lepiej wykonaną pracę zostawicie dla siebie, tak? No to jest logiczne, że chcecie dostać wyższą ocenę. Słuchajcie, Marcin zrobił lepszą ocenę, mi dał zrobił gorszą pracę i lepszą. Lepszą zostawił dla siebie, gorszą dał mi. Nie uwierzycie, ja dostałem minus piątkę, a Marcin dostał plus czwórkę. Mimo że wszyscy prawie byli zgodni co do tego, że to właśnie jego praca była lepsza. Naprawdę, podejście nauczycielki po prostu mnie zdemotywowało całkowicie do tego, żeby podejmować dalej pracę, naukę w architekturze. A inna sprawa, kosztorysy, aczkolwiek tutaj kosztorysy to bardziej są efektem tego, jak uczyła nas nauczycielka od matematyki.
Kosztorysy to jest przedmiot zawodowy w technikum budowlanym. O co chodzi w kosztorysach? Generalnie chodzi o to, że po prostu na przykład odmierzacie podłogę łazienki, potem odejmujecie od tego na przykład powierzchnię na szafki, na wannę i inne takie pierdoły. I po prostu obliczacie mniej więcej. Generalnie chodzi o to, że macie taką zaawansowaną geometrię. Generalnie takie, powiedziałbym, bardzo pożyteczne obliczanie. Niemniej, no jeżeli dobry uczeń zrobiłby, a dobrych uczniów niestety nie było w klasie średniej, a przynajmniej, no ja tu mówię o większości, nie o wszystkich, bo tam było kilku, no to niestety kosztorysy leżały niemiłosiernie. Pamiętam, że była taka sytuacja, że w końcu nauczyciel od kosztorysów myślał sobie, że my po prostu tak lagę kładziemy, że nam się nie chce. I słuchajcie, wymyślił sobie, że będzie robił dodatkowe lekcje. I to było coś mniej więcej na zasadzie, że na przykład jak ja kończę lekcję, powiedzmy o godzinie drugiej, to ta lekcja rozpoczyna się dodatkowa o godzinie 5, załóżmy. I to było mniej więcej na tej zasadzie, żeby, nie wiem, ale mi się tak wydaje przynajmniej, żeby nas zdemotywować już całkowicie, że po prostu olać i tyle. I on sam nawet mówił, że no jak was nie będzie, no to tu będę miał dowód, że wam się nie chciało. No ale słuchajcie, wszyscy, którzy mieli problemy z matematyką, byli na tych dodatkowych lekcjach z kosztorysów. No i gość po prostu sam stwierdził, że jednak nie będzie dalej prowadził tych dodatkowych lekcji, bo widzi, że nam się chce, tylko po prostu nikt nas nie potrafi tego nauczyć z tej matematyki. I co jest najlepsze, nawet babeczka z fizyki nam pomagała w lekcjach z matematyki. No nie uwierzycie, no po prostu no, to jest jakieś nieporozumienie, żeby nauczyciel, który nie umie przekazać wiedzy, nauczał. No ale żeby nie było, że tutaj jakieś gorzkie żale rzucam gdzieś tam, no po prostu. To nie jest jakieś żalenie się, tylko po prostu chcę wam opowiedzieć o takich sytuacjach, które naprawdę sprawiają, że człowiek może być zdemotywowany. Aha, no jeżeli chodzi jeszcze o tę nauczycielkę z fizyki, w ogóle to nie mam jej chyba zanotowanej tutaj w tym tekście, brudnopisie. Nauczycielka z fizyki generalnie miała takie podejście. Jeżeli nie mamy zamiaru kształcić się dalej, w sensie iść na studia, to ona powiedziała, że nas nie będzie tępić. I mniej więcej, no tępić, ja tak to już mówię, że tępić. Najbardziej lajtowe lekcje, jakie kiedykolwiek miałem, to były lekcje fizyki w szkole średniej, czyli technikum. Generalnie pytanie do tablicy wyglądało mniej więcej tak. Na przykład, że ja podchodzę i nauczycielka z fizyki pyta się, czy umiem. Ja mówię, że nie umiem. A na ile się nauczysz za tydzień? Ja mówię, że na trójkę. Na trójkę? No to dobra, masz tu trójkę i za tydzień cię spytam. I dała kropeczkę. Czyli ja już mam trójkę i kropeczkę. I mniej więcej tak wyglądały lekcje fizyki. Ktoś powie, że o Jezus, co za poziom, tempaki. No ale słuchajcie, zadam wam logiczne pytanie. Jakie korzyści przyniesie mi lekcja fizyki w życiu, na przykład jako pracownik, no akurat może wózków widłowych bardziej, ale operator wózków widłowych, ale nie wiem, no. Nikt po prostu, no nawet kucharz, nie rozpisuje jakiegoś wzoru skomplikowanego na gotowanie ziemniaków. No nie ukrywajmy, no bądźmy poważni. I naprawdę babeczka była kumata. Wiedziała, że kto ma zamiar iść na studia, to po prostu skupiła się na tej osobie i po prostu tłumaczyła mu wszystko, a nas po prostu zostawiała w spokoju, żebyśmy my ten w pewnym sensie wolny czas poświęcili na matematyce, żebyśmy mimo tych problemów jednak mogli dostać tego dopa po prostu, żeby przejść dalej. I tutaj druga część tego tematu, czyli dlaczego nie zdałem matury.
Matura mniej więcej wyglądała tak, że znaczy generalnie jakoś mi to było obojętne, no ale no w ogóle to jeszcze taka sytuacja była, że ci, którzy deklarowali na początku czwartej klasy, że nie będą podchodzić do matury, automatycznie dostawali gwarancję niepisemną, że zdają klasę, jeżeli nie podchodzą do matury. Polegało to mniej więcej na tym, że to była taka nagroda dla tej osoby, dlatego, że na przykład taki w cudzysłowie tłuman nie obniży tego procentu osób, które zdały maturę, tak? Wiecie po prostu, o co chodzi, statystyki. A statystyki przekładają się później na jakieś pieniądze, dofinansowania i tak dalej. No, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi po prostu o pieniądze, tak? To już tak trochę wchodzimy w teorie spiskowe. No ale, dlaczego nie zdałem matury? Głównie rozchodzi się o lekcje języka polskiego, o których wam wcześniej powiedziałem, że przerabialiśmy lekcje z lekturą, nawet jedną lekcję po prostu. Brak wiedzy jakiejkolwiek na temat lektur szkolnych, to raz. Pisanie sprawdzianów wyglądało mniej więcej tak, że babeczka po prostu siedziała sobie w biurku, cała klasa praktycznie, telefon na stół. Pamiętam taką sytuację, że wszyscy ściągają telefona na telefonach z internetu, ściągają, no po prostu przepisują, dosłownie, no bo nikt nie czyta lektur szkolnych. Była taka sytuacja, że komuś w trakcie sprawdzianu zawibrował telefon. Było i po prostu ktoś się zaśmiał. Babeczka po prostu tak tylko wstała i nagle, słuchajcie, jak tylko wstała, biurka tylko tak. Po prostu ja nie mogłem wytrzymać ze śmiechu. Nagle większość klasy po prostu wybuchnęła śmiechem, bo to było tak komiczna, taka komiczna sytuacja, że nie dało się po prostu wytrzymać, po prostu śmiech na sali. No i pamiętam, że właśnie jak ona wstała, zaczyna chodzić między tymi ławkami, ja najpierw wrzuciłem swój telefon do piórnika. No, i, no bo wiecie, piórnik to taka trochę barykada, żeby nie było widać, że telefon tam mam. No i tak babeczka przechodzi dookoła, przeszła obok nas i tak powiedzmy są trzy rzędy ławek, trzy kolumny, to moja była w środku, no powiedzmy tak statki, to moja byłaby na pozycji, nie wiem, 2B czy tam. No, no nieważne, no po prostu w środku gdzieś tam, trzecia, czwarta ławka. I babeczka najpierw się odwróciła do tej ławki, która była przy ścianie. Coś tam zaczęła, coś tam się rzucać do tych, że co to panowie tu robicie, nie wolno tak. I ja się tak zastanawiam, kurde, jakiś taki, pamiętam, że miałem pajęczy zmysł jak w Spider-Manie, słuchajcie. Czułem, że ta babeczka zaraz się odwróci i zacznie po prostu coś tutaj się będzie działo. No i po prostu jak schowałem ten telefon do piórnika i ona się później tam zaczęła do nich sapać, nie widziała tego, szybko otworzyłem jeszcze raz piórnik, wyciągnąłem ten telefon, wrzuciłem do plecaka. Słuchajcie, 15 sekund później babeczka się odwraca w naszą stronę, patrzy, bierze za mój piórnik, otwiera go, szuka. Nie ma nic, słuchajcie, nie ma nic, nie ma, żeby się do mnie przystać. I później tak do kumpla z ławki, ja pierdzielę, ale fart, po prostu, no po prostu taki pajęczy zmysł, to są wspomnienia, naprawdę. No i teraz, dlaczego w ogóle mówię o takim podejściu do lektur, słuchajcie, głównie rozchodzi się o maturę słowną z polskiego. To był taki główny demotywator i w ogóle całkowite zniechęcenie mnie do podejmowania tej matury. Wyglądało to mniej więcej tak, że
musiałem z pewnym znajomym dany temat rozwiązać sam, bo po prostu nigdy nie był na tyle ogarnięty, żeby ten temat z polskiego ze mną zrobić. Gdy już tam przerabialiśmy, jest coś takiego jak, chyba się nazywa bibliografia, teraz tak mówię z pamięci. To generalnie chodzi po prostu o to, żeby zapisać źródła, skąd pochodzą te nawiązania, no nie? I pamiętam, że po prostu te odpowiednie tam papiery dałem tej babie od polskiego. Ona to sprawdziła i powiedziała, że ona się nie zna, nie, i że w ogóle to ja mam iść do babeczki od biblioteki szkolnej, bo ona wie, jak to ma być. I ja po prostu się tak zastanawiam, kobieto, znaczy ja jej tego nie powiedziałem, tylko tak w myślach po prostu. Ja tak myślę, kobieto, przecież ty uczysz polskiego i ty nie wiesz, jak ma wyglądać bibliografia? Ty masz nas przygotować do matury z polskiego, a nie, co to w ogóle ma być? Tak myślę sobie, no ja pierdzielę, no dobra, no co mam zrobić? No dobra, no idę z kumplem jeszcze jednym, bo też mu się coś tam przysrała. No i siedzieliśmy w bibliotece, słuchajcie, przez dwie lekcje. Nawet w ogóle baba pozwoliła, żebyśmy te dwie lekcje zamiast polskiego siedzieli w tej bibliotece. No i z babeczką od biblioteki zrobiliśmy tę bibliografię, znaczy ja swoją i ten kolega Marcin swoją. No i teraz najgorszy moment tego wszystkiego. Słuchajcie, daję babie od polskiego poprawioną bibliografię, której sama nie potrafiła zrobić, tylko kazała mi iść do baby od biblioteki. Ona co zrobiła? Już normalnie cała wydrukowana ta bibliografia, wszystko tak jak ma być. I to był ostatni dzień, kiedy mogłem oddać te papiery. Ona po prostu zaczęła kreślić długopisem po wszystkim wydrukowanym, co było. Ja myślałem, że zaraz mnie coś rozniesie, jak to zobaczyłem. Takiej fuszerki, takiej hipokryzji jeszcze nie widziałem, że po prostu kobieta, która mówi, że się na tym nie zna, każe mi iść, żeby ktoś inny za nią to zrobił, po czym to już poprawione jej oddaje i ona sama jeszcze własnoręcznie poprawia tak, jak to ma być. No po prostu mózg rozjebany. No, nie ukrywajmy, że po prostu myślałem, że mnie coś rozniesie wewnętrznie. Myślałem, że zaraz eksploduje, jak to zobaczyłem. I pamiętam, że wtedy wchodziłem jeszcze na lekcję matematyki. I kumple się mnie pytają, no i jak ci wyszło? Ja po prostu, ona jest. I ja tak powiedziałem do całej klasy, ona jest. I tak palcem wskazującym tak pokręciłem po głowie, wiecie, tak jak czasami się pokazuje, że po prostu ktoś jest niespełna rozumu. I to widziała nauczycielka od matematyki. Słuchajcie, ona nic nie powiedziała, tylko się zaczęła śmiać. I co jest najlepsze? Wszyscy narzekają na tę nauczycielkę od polskiego, a nikt nic z tym nie zrobi. Nawet nauczyciel od kosztorysów. On wie, o co chodzi. On wie. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Że ta babeczka po prostu nie potrafiła przekazać tej wiedzy. I słuchajcie, nadchodzi czas tej matury. Ja nie miałem w ogóle ochoty podchodzić do tej matury. No ale wszyscy mówili, no chodzę. Rodzice i w ogóle wszyscy. No i dobra, poszedłem na te pisemne. Napisałem i powiem wam szczerze, że jakoś matematyka, no, średnio mi wyglądało, że to wyjdzie. Koniec końców wyszło to chyba tak, że z polskiego tam minimalnie ponad progiem byłem, nie wiem ile tam jest, 30 chyba procent trzeba mieć. Teraz tak z pamięci mówię. 30% mi chyba wyszło 34. Z angielskiego miałem 70 coś, mimo że kompletnie w ogóle nic się nie uczyłem. Z matematyki mi tam brakło, no co mnie nie zdziwiło, no ale nie miałem zamiaru iść na ustny z polskiego. Po prostu wolałem po prostu tego zrobić ten pisemny, żeby się po prostu wszyscy odczepili i tyle. No po prostu nie miałem ochoty iść na ustny z polskiego, bo ja wiedziałem, że się ośmieszę po prostu, pokazując takie papieżysko. I to papieżysko też mówił właśnie nauczyciel od historii, pan Tadeusz.
papieżysko darmowe. Właśnie to papieżysko na bas grany długopisem, po prostu nie chciałem się tam pojawić, bo ja wiedziałem, że po prostu się skompromituję, pokazując takie bluźnierstwo. Więc no cóż, no matury nie mam i szczerze powiedziawszy, nie żałuję, że nie mam, no bo jeżeli mam być szczery, to matura ma tylko sens, jeżeli macie zamiar iść na studia. No i tak właśnie wygląda sytuacja z babeczką od polskiego, którą chyba najbardziej nienawidzę ze wszystkich nauczycieli w całym moim życiu. Po prostu już nawet pomijam te absurdy od nauczycielki od przyrody, nauczycielkę ciętą od historii w gimnazjum i tego oszusta z matematyki w podstawówce. Nikt nie zdenerwował mnie w takim momencie jak ta właśnie kobieta z polskiego. No po prostu możecie się domyśleć, co wtedy czułem, no ale no wścieklizna na maksa. Po prostu ja jestem osobą spokojną, ale wtedy myślałem, że mnie coś rozniesie. Następny temat. Praca w grupach. Aha, taka sytuacja kiedyś się zdarzyła i to nawet na lekcji historii z tą nauczycielką, która jest taka cięta, chodzi mi o nauczycielkę z historii w gimnazjum. Była kiedyś taka sytuacja, że znaczy po części ja nienawidzę po prostu prac w grupach, no poza tą jedną, w której omawiamy jakąś lekturę szkolną, a której ja nie przeczytałem, to był jedyny plus lektur szkolnych. Natomiast była taka sytuacja, która też mnie wkurzyła. Mianowicie praca z historii grupowa, powiedzmy do zrobienia za 2 tygodnie. Były 3-4 grupy. Moja grupa, grupa, w której byłem. Zgadaliśmy się z chłopakami. Zrobiliśmy wszystko w jeden dzień, słuchajcie. Po prostu siedliśmy, klas. Pamiętam, że jakiś kumpel nie mógł po prostu powiedzieć, że Izyda była boginią płodności, tylko zawsze mówił, Izyda była boginią płotłości, potłości, podłości. Tak jakby ten kumpel w ogóle nie mógł pojąć, że istnieje słowo płodność. I chyba mieliśmy jakąś pracę o bogach egipskich, już nie pamiętam nawet, co to było, ale właśnie ta śmieszna sytuacja, w której już nawet kijem od miotły laliśmy tego kumpla, żeby w końcu nauczę się, chłopie, tego słowa! Nauczę się! Po prostu... No ale wracając. Co mnie wkurzyło w tej pracy grupowej? Słuchajcie, my dostaliśmy 4. Okej, nie ma problemu. Nie, przepraszam, 5 to chyba była. Tak, 5. O co chodzi? Inna grupa w gimnazjum, znaczy no, grupa, która musiała zrobić coś tam innego z historii, nic nie zrobiła. Nic kompletnie. Ani przygotowania, ani papieru tego takiego bloku wielkiego w formacie, nie wiem, to jest chyba A2, A3, ani czegoś takiego, ani nic. Po prostu każda grupa coś zrobiła. I gdy nadszedł moment na tę grupę, oni powiedzieli, my nic nie przygotowaliśmy. Zgadnijcie, co babeczka od historii zrobiła. Nie dała im 1. Dała im chyba 3 albo 4 po prostu. Za nic. Myślałem, że mnie coś rozniesie. No po prostu... Nie mogę tego pojąć. No babeczka, która tak ciśnie wszystkich, nagle coś takiego zrobiła. Nie wiem, czy... już nawet nie pamiętam, czy to była... Czy to był koniec roku, czy co? W ogóle tak się wściekłem wtedy. Może nie tak bardzo jak przy polskim, ale nie mogłem tego pojąć. No jak można za nic dostać ocenę? Pozytywną ocenę. To jest coś niezrozumiałego. Już na samym końcu, nie przedłużając tego długiego monologu, jak wyglądała mniej więcej... Jak wyglądał mniej więcej skład tej mojej klasy? Bo słuchajcie,
przez okres podstawówki i gimnazjum zawsze wmawiało się nam, czyli klasie, że jesteśmy najgorszą klasą w historii szkoły. Pamiętam, że byliśmy tak słabi, że nawet w trzeciej klasie gimnazjum co miesiąc, nie tam powiedzmy, nie wiem, w grudniu czy w styczniu, taki egzamin próbny gimnazjalny, tylko po prostu co miesiąc taki własnoręcznie wykonany przez nauczycieli z naszej szkoły był po prostu robiony i co miesiąc robiliśmy egzamin próbny z gimnazjum, bo po prostu nauczyciele obawiali się, że będziemy taką klasą, że ten wynik, który my zrobimy, będzie najgorszy w historii szkoły po prostu. I powiem wam szczerze, że mimo tych wszystkich absurdów chyba lepiej wspominam właśnie klasę w technikum, bo tam, słuchajcie, też były głupoty, słuchajcie. Każdy miał swoje za uszami. Nie mówię, że ja, bo ja też nie byłem święty. Ale dlaczego na przykład cenię sobie bardziej klasę w technikum, która teoretycznie była gorsza, bo więcej było palaczy i tak dalej, i tak dalej? A to dlatego, że w gimnazjum moja klasa była podzielona, a w technikum po prostu klasa była jednomyślna. Jak idziemy na wagary, to idziemy na wagary. Nie było tak, że nie wiem, pół klasy tylko poszło, tylko po prostu na przykład taka sytuacja, jak na przykład zgadaliśmy się, że w ten dzień idziemy na wagary. W ten dzień to chyba na przykład był dzień wagarowicza. Zgadało się po prostu tak, że nikt nie idzie. Wszyscy byli jednomyślni, ale na przykład ktoś miał słabe oceny, no to wtedy taka osoba deklarowała klasie, że no słuchajcie, ja tutaj mam słabe oceny, to przyjdę tylko na tę jedną lekcję, po prostu, żeby tylko poprawić, no i już mnie nie ma, no nie? No każdy jest człowiekiem, no i wiadomo, każdy chce chociaż te poprawić oceny, jak ma jakąś tam sytuację kryzysową, no nie? No to wtedy okej, dobra, spoko, nie ma sprawy. I ja to rozumiem. Co prawda gorsze oceny jeszcze były w tym technikum, ale jednak byliśmy bardziej zgraną klasą niż w gimnazjum, bo w gimnazjum, słuchajcie, żeby nie skłamać, to były cztery grupy takie, które no powiedzmy, że jeżeli jedna grupa coś zrobiła, to jakaś grupa konkurencyjna sprzedawała tamtą grupę, no i klasa nie była, powiedzmy, zgrana, tak? Były jakieś dwie grupy dziewczyn i dwie grupy chłopaków były. Przy czym grupy chłopaków jakoś nie były konfliktowe, aczkolwiek, no wiadomo, zawsze tam jakieś konflikty były, ale właśnie grupy dziewczyn głównie dawały o sobie znać. I jakoś to tak niemiło wspominam, bo właśnie przez te konflikty takie wewnętrzno-klasowe zawsze były jakieś problemy, bo później ktoś kogoś sprzedawał albo ktoś komuś na złość zrobił. I przypominam sobie głupi tekst mojej nauczycielki od polskiego w gimnazjum. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Myślałem, że mnie rozniesie. To taki tekst numer dwa zaraz po tym, co nauczyciel miał, co autor miał na myśli. Swoją drogą nazywaliśmy tę nauczycielkę Biała Dama. Ale już nie rozgadując się, bo widzę, że ten materiał jest bardzo długi. I będę to musiał podzielić na dwie części. Jaki morał z tego podcasta jest w ogóle? Słuchajcie, prawda jest taka, że najpotrzebniejszym przedmiotem jest język obcy, w moim mniemaniu, język angielski. Słuchajcie, jak wyjechałem do Anglii, naprawdę żałowałem, że nie przyłożyłem się bardziej do nauki języka angielskiego, mimo że byłem jednym z najlepszych uczniów w klasie z języka angielskiego. Po prostu jak był jakiś problem z angielskiego, wszyscy, no nie wszyscy, no ja tam powiedzmy byłem w technikum, jak było 20 bodajże 5 osób, to ja byłem czwarty czy piąty może
Więc no jak ktoś czegoś nie wiedział, no to po prostu do mnie szedł na przykład, no nie? Czy tam do jakiegoś innego kujona. I mimo, że w pewnym sensie dużo umiałem z angielskiego, to właśnie pobyt w Wielkiej Brytanii uświadomił mi, że no jednak trzeba było się bardziej jednak przyłożyć do tej nauki, zwłaszcza z języka angielskiego. Także język angielski jest w mojej opinii jedynym, no nie tylko język angielski, no ale ogólnie język obcy jest w mojej opinii najpotrzebniejszym przedmiotem. I nawet jeżeli wam się nie chce uczyć, to chociaż poświęćcie czas na ten jeden, jedyny przedmiot. Może nie macie zamiaru wyjeżdżać za granicę, bo teraz sytuacja w Polsce się polepsza, ale może na przykład znajdziecie pracę jako tłumacz, może nie wiem, jesteście dobrzy z języków obcych, może nauczycie się języka ukraińskiego, będziecie załatwiać jakieś papiery dla firm, bo teraz zatrudnia się Ukraińców. No nie, no takie myślenie, no nie, każdy ma swoje talenty i trzeba je odpowiednio jakoś rozdysponować, czy po prostu je wykorzystać. Także już tak na samym końcu podziękowania dla pana katechety Macieja z gimnazjum, od którego właściwie zawdzięczam wiele różnych ciekawych rzeczy. Może jeszcze rozwinę to bardziej myśl, to co on opowiadał. Od pana Tadeusza z historii i od pani Frani z matematyki. To właściwie taka trójca nauczycieli, których najbardziej wspominam ciepło. Znaczy też z panią od fizyki, ale te od szkoły średniej, no ale żeby tutaj wymienić wszystkich, którzy mi się podobali bądź nie podobali, innych jeszcze sytuacji w szkole, co i jak, no to ten materiał może by się rozciągnął nawet na 3 godziny, także mam tu jeszcze co nieco innych rzeczy rozpisanych i mógłbym je powiedzieć, ale wolę to ukrócić w takim miejscu. Jeszcze się zastanawiać, czy to w ogóle podzielić na dwie części. Także to było na razie na tyle. Na tyle. O Jezu, odbija mi się po gołąbkach. To byłoby na razie na tyle. Do usłyszenia. Na razie.